Temat znany i tak od razu problem i pytanie. Czy grozi nam owa manipulacja, czy jesteśmy manipulowani, czy już w sensie dokonanym jesteśmy zmanipulowani? Bo kiedy czasem poruszam ten temat, to owszem, ludzie kiwają głowami, tak, tak, to rzeczywiście media manipulują strasznie, strasznie, ale to mnie nie dotyczy. To tamci się dali, nie? Zmanipulować. I tutaj od razu trzeba byłoby no, zacząć myślenie nad tym, wspólne myślenie, bo ja tu mówię, ale myśleć może każdy i to bardziej nawet intensywny niż ja. Bo trzeba zacząć od stwierdzenia, że jesteśmy, że nie ma mocnych. Bo jeśli są jakieś sposoby, żeby temu się nie poddać, albo z tego się jakoś wyzwalać, to pierwsze, zgodzić się, że już te operacje na nas zostały dokonane. I może przez wiele lat. I sam do tego się przyznaję od lat najstarszy tutaj. I mógłbym wymienić wiele takich wydarzeń w naszym kraju, pewnych, można powiedzieć, sposobów myślenia czy bezmyślenia, że poddawałem się, niestety. Nie? Może nie było narzędzi, żeby to rozpoznać. Może nie natrafiłem na właściwych ludzi, a może nie miałem wysiłku w tym kierunku, żeby właśnie jakoś z tego się otrząsnąć i zadać te pytania. Czyli pierwszą sprawą to jest stwierdzić, że już się jest zmanipulowanym. Drugie, w sposób chociaż minimalny poznać narzędzia, jakimi się tego dokonuje. Niestety jest to bardzo trudna rzecz, ale chociaż w sposób minimalny, żeby odkryć właśnie, jak tego dokonano na mnie. Czyli to jakby drugi element, drugi stopień. A trzecie, mieć wolę poznania prawdy. Ale prawdy, w całym tego słowa znaczeniu. Wolę poznania prawdy, poszukiwania prawdy, odkrywania prawdy, dobijania się do prawdy. I wtedy jest szansa, że można przynajmniej w połowie wybronić się, wyrwać się. I no, jak słuchałem trochę takich wykładów, to przynajmniej na przykład Witold Gadowski, który jest świetnym takim dziennikarzem śledczym i dość dobrze tą tematykę ma opracowaną, mówił, że kiedy człowiek odkryje właśnie te podstawowe mechanizmy, to już w połowie broni się przed następnymi działaniami manipulacyjnymi. To tak gwoli wstępu. A żeby tak już obrazowo, no bo ja zawsze mówię obrazowo, i sięgnę po wypowiedź dziewczyny, która właściwie jest jedną z bardzo wielu. I przeciętny człowiek spotykający się z nią nie widziałby nic w tym szczególnego, a tu jest ewidentne stwierdzenie, że jest właśnie przykładem zmanipulowania. Anka, lat 18, uczennica liceum. W każdy weekend przychodzi na rave. Zabawa techno, do znanego warszawskiego klubu, ładna, wysoka, krótkie, błękitne włosy, kobieca, interesująca i inteligentna. Może to moja dekadencja, fin de siècle, ale ten świat zmierza donikąd, mówi. Na ulicy, w sklepie, w autobusie, wszędzie boję się ludzi. Wszyscy są tacy smutni, warczący, odpychający. Nie umiem odnaleźć się w tym świecie, dlatego czekam na piątek. Rave w piątek jest dla mnie wyzwoleniem z codziennej szarości. Biorę piguły, bo one pomagają w tym oderwaniu. Kiedy w tańcu osiągam trans, wzlatuję ponad swoje ciało, nic mnie wtedy nie boli, nie dotyka. Techno zabiera mnie w inny wymiar. To nie musi się nazywać ideologia, to inny wymiar. I stwierdzenie kogoś, ta młoda, bo zaledwie 18-letnia dziewczyna, jest drastycznym przykładem współczesnych psychomanipulacji, które pozostawiają głębokie i trudne do usunięcia ślady. Coraz głośniej mówi się
dziś o tym, iż manipulacja nie tylko utrudnia prawidłowy rozwój osobowościowy, ale może wręcz go zahamować, powodując nieobliczalne straty. I właśnie tutaj można byłoby już poddać to jakiemuś omówieniu, dyskusji, na czym polega to zmanipulowanie. Przecież takich dziewczyn są no, tysiące. Co ma do tego rave, co ma do tego jej, można powiedzieć, takie postrzeganie świata? No właśnie. Bo manipulacja to nie jest jakieś jednorazowe, kierunkowe oddziaływanie. To jest po prostu tworzenie nowego myślenia, przebudowywanie myślenia. Lenin to nazywał pierykowka dusz, nie? Przekuwanie dusz. I to nie tylko jest na poziomie intelektualnym, emocjonalnym, ale również właśnie duchowym. I to jest dlatego właśnie nieobliczalne straty. I ja wiem, że ktoś, kto jest naukowcem, mówi w sposób naukowy, dostarczając argumentów. Ja nie jestem naukowcem, to do mnie najpierw docierają pewne przypowieści, pewne obrazy. Ale sądzę, że obraz nie tylko dociera do kogoś myślącego obrazowo, bo w końcu filozofowie, Pan Jezus używali przypowieści i szkoda, że teraz kaznodziejstwo od tego odeszło. Zwłaszcza mądrych przypowieści. Przypowieści, które zostają w pamięci, które świetnie, można powiedzieć, rozbrajają pewne rzeczy, wchodzą w sedno. I chciałbym sięgnąć do dwóch obrazów. Pierwszym obrazem, i to trudno mi było go znaleźć w oryginalnej formie, jest przypowieść Witkacego z książki Nienasycenie, bardzo trudnej książki, no Witkacy nie pisał łatwo, ale znaczącej nawet wobec jego samobójstwa 17 września 1939 roku. Kiedy on właśnie opisuje taką dziwną przypowieść i ja ją, no, też nie oryginalna forma, ale bardzo wierna, bo wziąłem ją ze Zniewolonego umysłu Czesława Miłosza, który ją cytuje. Bohaterowie Witkiewicza są nieszczęśliwi, gdyż brak im jakiejkolwiek wiary i poczucia sensu ich działania i życia. Ta atmosfera bezwładu i bez sensu rozpościera się nad całym krajem. Wtedy to pojawia się w miastach duża ilość przekupniów sprzedających w sekrecie pigułki Murtibinga. Murtibing był to mongolski filozof, któremu udało się wyprodukować środek przenoszący światopogląd drogą organiczną. Ów światopogląd Murtibinga, który zresztą stanowił siłę armii mongolsko-chińskiej, był zawarty w pigułkach w formie niejako skondensowanej. Człowiek, który zażył pigułki Murtibinga, zmieniał się zupełnie. Zyskiwał pogodę i szczęście. Zagadnienia, z którymi dotychczas się borykał, nagle przedstawiały mu się jako pozorne i niegodne troski. Na ludzi zajmujących się nimi patrzył już z uśmiechem pobłażania lub pogardą. Człowiek łykający pigułki Murtibinga przestawał być wrażliwy na jakiekolwiek elementy metafizyczne. Takie jak objawy dzikich ekscesów sztuki. Nie interesowało go pojęcie sensu, wolności, ostatecznego celu. Wszystko traktował już jako głupstwa przyszłości lub przeszłości. A nadejście armii mongolsko-chińskiej nie uważał za tragedię swojej cywilizacji. Wśród swoich współobywateli żył jako zdrowe indywiduum otoczone przez wariatów. Coraz więcej ludzi przechodziło tę kurację pigułkami, a ich spokój w ten sposób zdobyty pozostawał w jaskrawym kontraście z nerwowością ich otoczenia. W kilku słowach epilog. Wybuchła wojna i doszło do spotkania armii zachodniej ze wschodnią. W decydującej jednak chwili przed wielką bitwą wódz armii zachodniej, w którego wierzono bezgranicznie, udał się do kwatery głównej przeciwnika i poddał się, w zamian za co został z wielkimi honorami ścięty. Armia Wschodnia zajęła kraj i rozpoczęło się nowe życie realizowanego murtibingizmu. Tyle Witkacy. Straszliwie się bał bolszewików, bo on służył w Białej Armii i właśnie dlatego, kiedy się dowiedział o
wejściu bolszewików na ziemie wschodnie popełnił samobójstwo, chociaż tutaj są różne wersje, ale no przynajmniej zniknął wtedy z tej naszej sceny. Tylko że on tutaj podaje jakąś taką fantastyczną postać tego filozofa mongolskiego, ale taka postać istniała i ma ogromny wpływ na obecną taktykę rosyjskich służb, sowieckich i rosyjskich. To był mędrzec po Konfucjuszu II, Sun Tzu, zupełnie inny, który opracował sztukę wojny. Wojny bez wojny. Bo wojna klasyczna polegała na tym albo zniszczeniu przeciwnika, albo zajęciu. A tu chodziło o zniszczeniu woli obronności, a zajęciu myślenia przeciwnika, czyli okupacji mentalnej. Poprzez agenturę, że tak jak ten wódz poddał armię, przywitał. Nie? I dlatego to jest bardzo ważne, bo nawet dzisiaj rozmawialiśmy tutaj, Paulina powiedziała, jak ważne teraz dla ludzi jest pozytywne myślenie, żeby wszystko było takie w takich przyjemnych, można powiedzieć, pozytywnych barwach, żeby nic nie raziło, nic nie niepokoiło. Jakie to bliskie, nie? Nie zadajemy pytań metafizycznych o śmierć, o czyściec, piekło, potępienie, sąd Boży. Nie, no to nie, no, to jest nawet chyba faux pas. I popatrzmy, że w tej chwili takie tabletki dostarczane są nam w najrozmaitszych postaciach. I chemicznej też, nie? Żeby uśpić, żeby uspokoić, żeby wprawić w trans, żeby znieczulić, nie? Żeby akurat dać takie poczucie, ale się nic złego nie dzieje. Gdzie szukacie tutaj, to jest jakaś teoria spiskowa, nie? Dlatego sięgam do takich obrazów, bo Miłosz też wtedy sięgnął do tego. Właśnie obrazując, jak daleko można było w wielkich pisarzach zmienić ich myślenie. Bo on tam, kto czytał Zniewolony umysł, to pamięta właśnie, jak inteligencja wtedy potrafiła przebudować całe swoje, można powiedzieć, życie duchowe, życie intelektualne, życie no, wartościujące, etyczne. I drugi taki obraz, bliższy już nam, mnie też ten film bardzo poruszył, chociaż przeszedł bez echa, bo to był polski film z 90 roku. Jest wiek XXI, wiek superwizji. To nowe medium działa na wszystkie zmysły, stwarzając odbiorcy całkowitą iluzję rzeczywistości. Wrażenia dostarczane za pośrednictwem superwizji całkowicie się jednak różnią od tego, co przynosi życie codzienne. Są przyjemne, łagodnie usypiające, słodkie i bardzo erotyczne. Każdy, kto poznał uroki superwizji, nie chce wracać do rzeczywistości. Jest to tym bardziej zrozumiałe, że prawdziwy świat nie ma nic do zaproponowania. W wieku XXI pięknie jest tylko na ekranie telewizora. Miasta leżą w gruzach, ludzie nie chcą i nie potrafią pracować, brakuje żywności. Robert, były narkoman superwizyjnych snów, opuszcza po kilku latach klinikę rehabilitacyjną, chce wrócić do normalnego życia, ale normalnego życia już nie ma. Wszyscy pogrążeni są w letargu, bierni, zapatrzeni w telewizory. Miasto kontroluje grupa policjantów, agentów służby bezpieczeństwa. Robert pragnie to zmienić, a przynajmniej zrozumieć, dlaczego tak jest, dotrzeć do odpowiedzialnych za obecny stan rzeczy. Odwiedza ostatnie od lat nieczynne kino, spotyka się z dawną towarzyszką życia, gwiazdą superwizyjnych klipów i ze starymi przyjaciółmi próbuje walczyć z tymi, którzy zawładnęli miastem. Dwie najbardziej przerażające wizje rzeczywistości stworzone przez literaturę zawarte są niewątpliwie w roku 1984 Orwella i Nowym Wspaniałym Świecie Aldousa Huxleya. Autorzy superwizji odwołali się do obrazu przedstawionego w obu dziełach, ale Huxleya jest u Glińskiego z pewnością więcej niż u Orwella. Ludzie z jego filmu są bowiem raczej ogłupieni i bezwolni niż zastraszeni. Jak u Huxleya, indoktrynacja jest tak skuteczna, że prawie nikt się nie buntuje, bo prawie nikt nie wie,
że oprócz czy zamiast tego nowego, wspaniałego świata mógłby istnieć jakiś inny. Symbolem tego starego świata pozostaje nieczynne kino, miejsce, do którego ludzie przychodzili z własnej woli, by oglądać prawdziwe filmy. Wziąłem takie właściwie trzy obrazy, bo tutaj też takie już jeszcze raz pytanie, czy my, no, przychodzący tutaj z własnej nieprzymuszonej woli, przychodzący w wiadomym celu, przychodzący dlatego, że tu się spotykają ludzie o podobnym spojrzeniu na świat. Czy my jeszcze możemy siebie nazwać sami, naprawdę myślących, naprawdę samostanowiących o sobie, nie? Naprawdę wolnych. Mówię naprawdę wolnych, nie? Czy przyznać się w dużej mierze do stanu zmanipulowania? Ja się przyznaję do owego stanu zmanipulowania. Nie gram tutaj hojraka. A jeśli coś odkrywam, to się dzielę, między innymi tutaj, nie? Wierząc, ufając, że jednak są ludzie, którzy pragną wolności, pragną samostanowienia, pragną właśnie odkrywać jakby drugie, trzecie, czwarte dno rzeczywistości. Nie? Żeby w końcu stanąć na jakimś takim porządnym, można powiedzieć, fundamencie. I tak gdybyśmy wzięli słowo manipulacja, pochodzi ono z języka cybernetycznego. Teraz się nie używa w ogóle tego pojęcia, ale kiedyś cybernetyka polska była na bardzo wysokim poziomie. Mimo że nie mieliśmy, można powiedzieć, komputerów, ale jednak myśl cybernetyczna była, no, licząca się w świecie. I jeden z cybernetyków to najkrócej to określił, że manipulacja to jest sterowanie z ukrycia. I kto z chłopców miał takie, czy samolociki, czy tam samochodziki na pilota, to wie. Nie? To taki najprostszy sposób. Ale wziąłem taką dość obiektywną definicję, żeby tak już na początku, że manipulacja jest to działanie o charakterze niejawnym, mającym na celu kształtowanie zachowań i postaw. To nie tylko konkretnych jakichś, można powiedzieć, no, wywoływanych reakcji, nie? Korzystnych dla manipulującego. Przez eliminowanie racjonalnego namysłu i decyzji odbiorców oraz fałszywego obrazu rzeczywistości. I tu, no, w tej definicji jest bardzo dużo. Między innymi właśnie fałszywy obraz rzeczywistości. Nie? I jaki cel? No, przede wszystkim jest zdobycie z ludzi, albo stworzenie z ludzi sprawnych narzędzi. Arystoteles tak zdefiniował niewolnika, że to jest żywe narzędzie, które siebie nie posiada i sobą nie jest. I właśnie popatrzmy, że teraz korporacje traktują swoich pracowników jak narzędzie, jak automaty. Nikt ich o nic nie pyta. Owszem, oni mają swoją inwencję, wykształcenie, tylko dokładnie wprząc w to, co już zostało z góry pomyślane, nie? A jednocześnie tak ich przekonać o wyjątkowości, o zbawienności tejże pracy, zarazić lękiem przed jej utratą, nie? No, choćby Japonia, gdzie tam się od pokoleń pracuje w jednej firmie. Tam zwolnienie z firmy to jest jak gdyby banicja. To jest wilczy bilet. Nikt nie chce przyjąć zwolnionego z któregoś z koncernów, nie? A więc wtedy już kolejny rok się rezygnuje z urlopów, żeby nie stracić kolejnego szkolenia, kolejnej możliwości awansu. A więc popatrzmy, to jest współczesne niewolnictwo i my tego nie chwytamy. Bo daje się nam gdzieś jakiś margines wolności, zwłaszcza w kontekście seksualnym, gdzie możemy się wyżyć, ale już w innych to ani rusz. I dlatego tak od tego właśnie zaczynam, że
tenże człowiek potem będzie w stanie uwierzyć we wszystko. Bo stracił swoją tożsamość, bo do siebie nie należy, bo wyrzekł się człowieczeństwa. I to trzeba od razu sobie uświadomić, bo środki, no to krótko, środki to są narzędzia przede wszystkim ojca kłamstwa. Wszystkie rodzaje właśnie perfidnego oszustwa, przemilczania, blokady informacji i tym podobne. To, co mamy no, w telewizji głównego ścieku. Dokładnie to. Tylko, że to się odbywa no, takimi sposobami, takimi technikami, między innymi poprzez uśpienie krytycyzmu, poprzez oduczanie zadawania pytań, poprzez jakby zadawanie pytań takich, jakich ludzie by nigdy nie zadawali, choćby poprzez reklamodawców, nie? Czyli skierowywanie człowieka na te poziomy, na te wymiary, no, w których on i tak już, można powiedzieć, działa, można powiedzieć, tylko reakcjami, tylko emocjami, tylko mechanizmami, tylko automatyzmami. I gorzej, bo to jest jednak trafianie do podświadomości. I ja jeszcze potem zacytuję takiego filozofa, ale tu musimy się z tym liczyć, że poziom naukowości, czy można powiedzieć nawet pewne odkrycia, wiedza w dziedzinie, można powiedzieć psychologii, socjologii, a więc psychomanipulacji, socjomanipulacji jest tak wysoka, że ona nie jest wykładana na bardzo wielu uniwersytetach. Że nawet specjaliści wykształceni w sposób normalny nie mają dostępu do takiej wiedzy. Za czasów Związku Radzieckiego były takie ogromnie dotowane tak zwane instytuty psychotroniczne. Ci ludzie wtedy wykorzystywali najwyższą wiedzę psychologiczną i socjologiczną, a jednocześnie poszukiwali ludzi o tych właściwościach parapsychologicznych, czy tych jasnowidzów, bioenergoterapeutów, kinestetyków i tak dalej, i tak dalej. Znany w Polsce Kaszpirowski był jednym z agentów KGB. I tylko na krótko zawieszono te instytuty, które miały działać właśnie według filozofii Sun Tzu. Bo zarówno GRU, czyli kontrwywiad sowiecki, jak i KGB, czyli Służba Bezpieczeństwa, wszyscy w tych szkołach, doskonałych szkołach, najlepszych na świecie, uczyli się na pamięć tej filozofii Sun Tzu. Dlatego tak ważna jest ta można powiedzieć, analogia Witkacego. I na krótko, podczas rządów Jelcyna, zawieszono to, cofnięto dotacje, ale błyskawicznie wrócono za rządów Putina. W tej chwili jest 72 takie instytuty, nadal świetnie dotowane i nadal angażujące zdobyczy naukowej naukowców z całego świata. Między innymi w 2006 roku w Odessie był wielki zjazd światowych hakerów. Również to tak, ma ścisły związek. To są tylko takie, można powiedzieć, na potwierdzenie pewne wrzucone informacje, żebyśmy potraktowali to poważnie. Że to nie są jakieś, można powiedzieć, sztuczki, magiczki, jakieś siermiężne, prymitywne oddziaływania. Nie, to w to jest zaangażowana bardzo wysoka nauka. I dlatego popkultura w każdym kraju ma tę samą naturę, te same środki działania, można powiedzieć, ten sam styl. Bo od 60. lat popkultura jest świetnym narzędziem urabiania kolejnych pokoleń. I gdyby tak wziąć, jaki system? Ja znów sprowadzę to do bardzo czegoś prostego. Ktoś to nazwał SMS. Że w tej naturze mediów i popkultury działają takie trzy, jakby skandal, seks i muzyka, czyli SMS,
skandal, czyli rzeczywistość postrzegana od strony, można powiedzieć, takiej sensacyjnej, ploty. Nie? Nie, co się naprawdę dzieje, jakie procesy przebiegają, nie? Jakie są przyczyny, jakie skutki i tak dalej. Nie, coś się wydarzyło, Madzia zabita przez, no, z początku nie wiadomo, zajmuje parę miesięcy główne strony gazet, podczas gdy przepychane są bardzo niekorzystne ustawy. Nie? A więc skandal. Nawet dziennikarze mówią, to jest jak sól do zupy. Musi być tragedia w wiadomościach. Jak nie ma, to się wydobędzie, to się ją wyreżyseruje. Musi być, nie? Czyli coś, co zdominuje uwagę, emocje ludzi, odciągnie od rzeczywistości, bo to jest taka pararzeczywistość. Czyli ja tak krótko biorę skandal, ale skandal wprowadza chaos w rozeznaniu. No bo to zaczynamy patrzeć tylko na to, co jest tragiczne, co ekscytuje, nie? O czym ludzie mówią, a nie na, można powiedzieć, na te wszystkie przejawy normalnej rzeczywistości. Patrzymy na dewiacje, nie? Patrzymy na coś nienaturalnego, a naturalne nam wtedy umyka. Muzyka, to przejdę, ale właśnie to, co ta dziewczyna mówi, ja wchodzę w trans. A w transie się nie myśli, w transie się ulega, w transie się poddaje człowiek, nie? W transie nie jest się sobą. A ta muzyka od 60-tych lat ma nigdy w dziejach ludzkości muzyka, to znaczy Alan Bloom w tym świetnej książce Zamknięty umysł powiedział, że młodzież jest zanurzona w muzyce, nie? Jest odurzona muzyką, mówiąc o studenckiej młodzieży. I do tego wrócę, ale żeby tak wymienić. No i właśnie seks. Ten rave, nie wiem, po angielsku to jest chyba krawędź, nie? To tak już na krawędzi, można powiedzieć, przekraczania granic. A więc i odporności człowieka na te wszystkie światła, na ten bardzo pobudzający rytm techno, nie? Ale jednocześnie i na wszystkie takie bardzo mocno erotyczne oddziaływania. Kto słuchał tego świadectwa Leszka Dokowicza, który był bardzo blisko gigantycznych technoparty, to zauważył, nie? Tam nawet właśnie mnóstwo jest takich chili rooms, gdzie po tym pobudzeniu uprawia się seks z byle kim w ciemności i tak dalej. A więc to są jakby takie trzy prądy. I one cały czas są tymi głównymi prądami popkultury. Bo popatrzmy, my czasem mówimy, włączamy wiadomości, informacje. Amerykanie to świetnie nazywają, że to jest infotainment, nie? Że rozrywka to jest entertainment, nie? A to jest, mamy rozrywkowe skandaliki, komentarzyki, nie? Ploteczki i tak dalej. Jakby ktoś miał, ale ma złudzenie, że ma w tej chwili obraz rzeczywistości, no to ja rzadko jeżdżę autobusami PKS-u i tak dalej, ale z przykrością muszę słuchać tego radia dla kretynów, RMF, i tam są zwykle cztery wiadomości, w tym jeden skandal. Gdybym polegał na tym, że taka jest Polska, jadąc przez Polskę, to bym wpadł w paranoję, nie? I o to chodzi, żebyśmy właśnie zobaczyli, jak ogromną siłą jest popkultura. Bo my ją strasznie, można powiedzieć, zlekceważyliśmy, zbagatelizowaliśmy. A to jest główne narzędzie nowego bolszewizmu, opracowane przez Antonio Gramsciego w latach 20., który stwierdził, włoski komunista, opracował to zresztą w więzieniu, że z europejskimi robotnikami nie da rady zrobić tego, co Lenin zrobił, bo za głęboko jest paradygmat chrześcijański. A ten paradygmat chrześcijański można usunąć tylko przez długi marsz przez instytucje, czyli poprzez kulturę, poprzez edukację, poprzez prawodawstwo i poprzez media. Nie? I właśnie w 60-tych latach, kiedy młodzież chciała mieć jakiś haseł,
I obnosili się z książeczką Mao Tse-tunga, czerwoną, nie? Stek bzdur, no to dostarczono im teorię Gramsciego, a nawet i szkoły frankfurckiej filozoficznej, nie? Gdzie właśnie doskonale rozpracowano, jak oddziaływać. Dlatego wtedy wybuch popkultury był taki i do dziś dnia trwa. I my jesteśmy jej dziećmi. I nie oszukujmy się, jesteśmy. Dopóki sobie nie uświadomimy, to będzie to na nas działać. I dlatego właśnie tak krótko bym wziął ten system, SMS, nie? I tak, no, jakby takie też trzy wymiary. Przede wszystkim spójrzmy na słowo. Co prawda słowo w mediach, zwłaszcza w telewizji, znaczy niewiele, jest tylko marnym uzupełnieniem obrazu, ale znaczącym, jeśli jest trafione, jeśli jest adekwatne, nie? I teraz w debatach na przykład, no to też słówka, nie? Chwytanie za słówka, nie? Mocne słówka i tak dalej. Ale popatrzmy jeszcze na takie pojęcie u Orwella, była nowomowa. Myślenie człowieka zmienia się poprzez zmienianie jego języka. My tego sobie nie uświadamiamy, bo język jest żywy. Pojawiają się nowe pojęcia, inne zanikają i my to traktujemy jako coś naturalnego, nie? Tylko czy ten nowy język, którym zaczynamy mówić, no bo na pewno on się różni, on naprawdę nas wyraża, czy opisuje rzeczywistość, czy wręcz odwrotnie. I on coraz bardziej zacieśnia albo deformuje. Bo właśnie porównajmy, ja tak, jak jeszcze w 90-tych latach przyjeżdżali ci ludzie z zachodu, nasi ci Polacy z tej emigracji wojennej i powojennej, to aż czułem się czasem zawstydzony, jak żony tych generałów, w ogóle ci ludzie no, z tej starej polskiej, starych polskich elit mówili, jak się wysławiali, jak formułowali pewne sądy. Wtedy dopiero ja się czułem homo sovieticus. To była inna polszczyzna. Ją się rozumiało. Ale to naprawdę była inna polszczyzna innych ludzi, innego myślenia. I weźcie, no, dlatego nam się tnie literaturę starą, bo to jest zupełnie inny język. Owszem, Masłowska rzuci stekiem tak zwanych współczesnych, można powiedzieć, frazeologii, ale co one opisują? Kloakę? Burdę? Przepraszam. Sienkiewicz pisał o orgiach Nerona i kto miał odpowiednią wiedzę, rozumiał, ale nie padło ani razu określenie wulgarne, obsceniczne. Trzeba było mieć język. I w tej chwili nas się tego języka pozbawia. Dalej, ogranicza się słownik w sensie ilości pojęć, jakości pojęć. I popatrzcie, kiedyś się opisywało językiem religijnym, językiem wartościującym, etycznym, nie? Językiem poetyckim, językiem filozoficznym. W tej chwili my się porozumiewamy coraz bardziej językiem technicznym, językiem medycznym, językiem kulinarnym, językiem prawniczym, czyli pewnymi slangami. Czyli nie mamy w tej chwili jakby wspólnego języka, którym się wszyscy porozumiemy. I kiedy czytamy jakiś prawniczy tekścik, to jakby tak, polskie słowa, a nic się nie rozumie. Nic. A język religijny, język duchowości, język mistyki zastąpił język New Age. I my tego nie zauważamy, a że no, język nas otacza, język narzucają nam nasi rozmówcy, zaczynamy nim mówić. Ja to widzę po korespondencji. Ja dostałem dziesiątki tysięcy listów, napisałem, nadal to robię. I to jest moje takie ciche bogactwo, że tak powiem, bo rzeczywiście w listach
ludzie wiele piszą, wiele mogę nabyć pewnej wiedzy. I sposób pisania listów, w ogóle epistolografia, epistologia, to jest inna dziedzina, to jest dziedzina poznania, ale sposób pisania listów teraz jest, no można powiedzieć, w krytycznym stanie. Już nie powiem, że jest jakaś kompozycja, że są jakieś grzecznościowe zwroty, że jeśli już nie ma polskich znaków i tak dalej. Nie, to jest język SMS-ów. Młodzież, która posługuje się językiem SMS-u, posługuje się również 850 słowami. Normalnie wykształcony człowiek, który no, jakoś opisze rzeczywistość, powinien akurat dysponować 5000 słów. Mniej więcej. Nie wiem, czy to pani się zgodzi. Bardzo wykształcony człowiek dysponuje 50000 słów. I niekoniecznie specjalistycznych. Tenże człowiek, on potrafi siebie wyrazić, potrafi opisać rzeczywistość, potrafi wchodzić w różne dialogi, potrafi rozumieć język sztuki, po części techniki i tak dalej. Człowiek, który ma 850 słów, szybko się zatnie, szybko się, można powiedzieć, wścieknie i szybko przejdzie do rękoczynów. Albo do utraty w ogóle dialogu, nie? I dlatego popatrzmy, jak został też język zideologizowany przez polityczną poprawność. To jest na osobny wykład. Tego nie wolno powiedzieć, tak nie wolno powiedzieć. I to nie tylko, że nie wolno, to już kary, wyroki. Nie? Język jakoby miałby przestać być językiem nienawiści, a stał się językiem zniewolenia. Bo już człowiek się boi użyć jakiegoś pojęcia, bo nie wiadomo, co za to grozi. I to jest język lewacki. Nikt tego tak nie nazywa. I mówiąc językami pewnych dziedzin nauki, my nadużywamy tych pojęć, bo w większości nie znamy ich prawdziwych znaczeń. Reklama się świetnie, jak magią posługuje tym, nie? Dlatego, popatrzmy, ja tylko tak wspominam, sprostaczenie języka, to tak można byłoby to nazwać, że nie mamy, można powiedzieć, takiego wachlarza. Ja nie wiem, ja pamiętam, kiedy jako nastolatek zakochiwałem się straszliwie w kolejnej tam dziewczynie, ileż ja tam Stafów, Tuwimów, Jasnorzeskich przeczytałem, nie? Żeby potem tak rzucić z lekka cytatem, wierszem, nie? Metaforą i patrzeć, jak jej oczy migdaleją. A teraz chodź mała na chatę. Nie, ona już sama proponuje. Nie, ale... I wtedy właśnie nasz poziom relacji, piękno, estetyka, sposób przeżywania. I popatrzmy właśnie tylko na język. Dalej, w tymże języku również panuje stereotyp. Co to jest stereotyp? To tak najprościej no, przyjęta i powielana etykieta. Etykieta. Jakby tak chlasnął ktoś komuś, nie? Tutaj podpisał go i już nie wolno zmienić. I my bardzo dużo mamy narzuconych stereotypów. Popatrzmy tak, wypowiedź jednych pań takich, bo weszła tam do piaskownicy nowa mieszkanka, która przyprowadziła 4 dzieci, a z 5 była w ciąży. To było przerażenie w oczach tych pań, nie dlatego liczba tych dzieci, ale potem jak ona wyszła, to ty patrz, ona miała 4, 5 w drodze i nie alkoholiczka. I one były czyste, no. Właśnie wielodzietność to margines, to dysfunkcja, no. No brud i tak zaraza, no. Nie, ale to jest przykład stereotypu. A drugie, w każdym serialu już teraz prawie gej. Zawsze jest bardzo ładny, bardzo wrażliwy, bardzo inteligentny i bardzo pokrzywdzony. I takich stereotypów nam się funduje tak dużo, że potem już nie pytamy, dlaczego?
Nie pytamy o normalność, nie pytamy o odwrotność. Nie? Stąd właśnie potem to wszystko jest takie tylko powielane, kojarzone, ale nieprzemyślane, nieprzepytane, niezweryfikowane. Zaraz, czy wszyscy geje, akurat ich ta, można powiedzieć, agresywna polityka akurat pokazuje zupełnie inną stronę. Choćby tak, nie? Choćby tak. Most się w Warszawie spalił, a tęcza jest pilnowana przez non-stop, nie? Bo to jest symbol świętości, kogo? Dewiacji. I my już boimy się użyć słowa dewiacja. Jeszcze pan Lew Starowicz, ja czytałem jego książki sporo lat temu, napisał, że to jest zboczenie. Nie? Teraz już by pewnie tego słowa nie użył. A więc to są takie rzeczy. I dalej ten sposób manipulowania poprzez język, również używanie plotki. To od wieków, od tysięcy lat używano. A mówią tam, że... I wtedy ta wspomniana, rzucona gdzieś taka, można powiedzieć delikatnie, informacja, jak kula śniegowa, nie? Od razu. I właśnie tak się czasem działało poprzez agenturę, że się rozpowszechniało plotki. Był jakiś, można powiedzieć, autorytet, wódz, człowiek w ogóle godzien zaufania, to się rozpuściło kilka plotek, nie? I już było zachwiane. Plotka to jest jedno, ale w tej chwili współczesną, potężną plotką jest sondaż. Są całe nawet opracowania, jak się manipuluje, jak się tworzy specjalne biura badania opinii publicznej. Nie? I ja się ostatnio tak zastanawiałem w rozmowie z księżmi, dlaczego my, Kościół, mający kilka uczelni katolickich i całkiem dobrych naukowców, nie mamy swojego biura badania opinii publicznej. Alternatywnego. Dlaczego nie mamy? Kiedy się nakręca, że tyleż tam procent i tak dalej, to byśmy tak pokornie powiedzieli, a nasze badania wykazują zupełnie coś innego. Choćby to. No bo to rzeczywiście, popatrz, ludzie są stworzeniami stadnymi, a więc nie chcą się za bardzo różnić. Zaraz, jeśli 80% jest, to co ja, dziwok? Ekscentryk czy coś? Nie, to ja też, nie. Zresztą były takie badania przeprowadzane, że właśnie ludzie przeczyli swojemu, nie wiem, wzrokowi, myśleniu i tak dalej, byleby zgodzić się z innymi. I również właśnie taki kamuflaż tych, którzy jakoby stają w naszej obronie, w obronie pokrzywdzonych, dyskryminowanych i tak dalej. Stara frazeologia lewacka. Stanąć w obronie robotników, a potem ich tak pognębić. Nie? A potem kobiety, zwierzątka, nie? Murzynki. Zawsze trzeba kogoś... No właśnie. I wiecie co? Właśnie, tylko że to, popatrzcie jak to działa na pojęcie prawdy, słuszności, sprawiedliwości. Jest program w telewizji naszej, ich, o in vitro. Poprzedzał go filmik, gdzie pokazane są takie ładne, bawiące się dzieci. Kto tego nie lubi? A pod tym filmikiem jest taki prawie że zapłakany głos matki, która tak długo nie mogła mieć dziecka. Nie? A w tej chwili w końcu ma. Jest szczęśliwa. I nagle studio, nie? Jest pan redaktor, mama, dziecka, tata, pani psycholog i ksiądz. Koniecznie ksiądz, nie? Tak w domyśle, co ksiądz w Białodziedziach, nie? I redaktor zaraz po tym filmie mówi, proszę księdza, niech ksiądz powie, ale tak serio. I ksiądz chce, żeby tego dziecka nie było, tak? Odpowiedzcie. Odpowiedzcie. Wasza ksiądz, który walczy o życie. I tenże staje się obrońcą wszystkich pokrzywdzonych mam, które nie mogą zajść w ciążę. Ale nie obrońcą embrionów. Dzieci już. Nie? Nie. I to, popatrzmy właśnie, ale
to wszystko działa na emocje. Na emocje. Bo rzeczywiście, jak się zobaczy małe dziecko, to tak samo jak mówi się o molestowaniu i pokazuje się, no ale maleństwo, no naprawdę, półtora roczne czy coś, a słyszę audio, na dworcu centralnym zostali uwiedzeni chłopcy, jeden w wieku 16, drugi w wieku 17, a tu dziesiątko. Jestem na dworcu centralnym i widzę, kto kogo uwodzi. To są już tacy cwaniaccy po 1,86 m. Którzy rozpoznają dokładnie, jaki ma portfel, nie? I którego można wrobić. Ale program jest w obronie dzieci. Nie? I to nieustannie się dzieje. I my zasiadający dostajemy tyle takich, można powiedzieć, nie wiem, stereotypów, kamuflaży, symulakrów, że się nie wybronimy. No nie wybronimy. Simulakr. Jest taki współczesny filozof, Jean Baudrillard się nazywa. On to wymyślił, takie pojęcie. To ono dotyczy właśnie współczesnej kultury. To jest, najpierw bym to wytłumaczył jako kopia bez oryginału i mapa bez terytorium. Czyli sztucznie spreparowane fakty na użytek. Nie? I posłużę się anegdotą, ale to rzeczywiście to jest fakt. W jednej redakcji w niedzielę, nuda niesamowita, dwóch dziennikarzy siedzi, piekielnie się nudzi, mówią, koleżance, zrobimy numer, nie? No i robią materiał, że do metra Warszawskiego wpadł koń. Nie? Wpadł koń, pokonał te bramki, nie? Nawet usiłował gdzieś tam jakby w kasie kopytami się dobić, nie? A potem dostał się na peron, wsiadł do jednego wagonika, no, pokonał go, potem do drugiego, wezwano policję, wezwano służby weterynaryjne, wezwano służby ZOO, nie wiem, słyszeliście to? No i po różnych usiłowaniach jednak tego konia uśpiono i przewieziono stamtąd i również zamieszczono w tym materiale wypowiedzi rzeczników tychże instytucji, policji, weterynarii i tak dalej, tych, którzy tam uczestniczyli w rozwiązaniu tego problemu. No i oni przesłali jako no, taki świetny kawał. Myślałem, że koleżanka zaraz oddzwoni im i powie, no co wy sobie... Ale koleżanka nie oddzwoniła. No to oni machnęli ręką, pewnie się w ogóle nie poznała, albo się pogniewała, czy się zdenerwowała. Rano jeden do drugiego dzwoni, mówi mu trochę ciepłych słów. Mówi, słuchaj, ona to puściła na jedynce, czyli na stronie tytułowej. Idą już jak na ścięcie na poranne kolegium redakcyjne, nie? Że teraz to dostaną, nie? No, za sfabrykowanie faktu. A szef od razu otwiera i mówi, no właśnie, w końcu ruszyliście swoje, nie? Mamy najlepszy materiał, którego żadna gazeta nie ma. Oni tak siedzą cicho, no i rzeczywiście szef, premia i tak dalej. Na drugi dzień w skróconej formie materiał przedrukowują wszystkie dzienniki, powołując się na wyborczą. To oni po cichu, po tygodniu dzwonią do tych rzeczników prasowych, dlaczego oni nie interweniowali. A oni mówią, fajnie, żeście to napisali, bo myśmy tam no, akurat zapili i tak dalej, nie? A tak to wszystko jest w porządku, nie? Za miesiąc mówią koleżance. Ona nie chce tego przyjąć do wiadomości. Popatrzcie, że to jest pewien sposób myślenia nasz, nie? No to, bo chcieli ją nabrać na to, że koń z warszawskiego metra wziął udział w maratonie warszawskim. Już nie. Ale w metrze jest taka tablica pamięci metra, jest opisane to wydarzenie. Jak wygooglujecie koń w warszawskim metrze, to w iluś gazetach w archiwum jest. Nie było konia. Ale popatrzcie, jak można, tylko że to był kawał.
Ale załóżmy, chcą zniszczyć księdza i robią materiał o jakimś strasznym, bestialskim gwałcie. Podpalone plebanie, klasztory i tak dalej, nie? Właśnie o to chodzi, że to tak działa. I Goebbels właśnie miał takie trzy, już te wspomniałem, takie sposoby, takie informacji, że uproszczenie, działanie na emocje i wielokrotne powtarzanie. Kłam, 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 a na pewno z tego coś zostanie, nie? I to jest w dziedzinie słów. Mówimy o słowach, które teraz, no można powiedzieć, niewiele znaczą. Biskup Lepa mówi o zwycięstwie ikonografii nad... jak on był? Uciekło mi słowo. Ikonologii, czy... W przeciwieństwie do logosu, czyli do słów, nie? Uciekło mi pojęcie, ale pewnie wróci. Wracam do obrazu. W tej chwili obraz, również w internecie, i sami to zauważacie, to jest 90% przekazu. I obraz to przede wszystkim zewnętrzność, to jest wizerunek, to jest wygląd. To są barwy, estetyka, symbolika i tak dalej. Nigdy znaczenie. I to jest bardzo mocno działające, porażające. Nawet coraz większe billboardy, coraz większe monitory, coraz większe ekrany telewizorów, coraz wyższa rozdzielczość, nie? Żeby to działało. I przede wszystkim jest to niesamowita siła działania. I żeby tam uświadomić siłę działania obrazu, to sięgnę do czasu wojny w Wietnamie. Bo wtedy rzeczywiście nadal tego nie opisano, że rosyjskie służby działały wtedy w Stanach Zjednoczonych. Działały poprzez media. Że znalazły sobie mnóstwo użytecznych idiotów. Między innymi fotografów, którzy zamieszczali zdjęcia, jechali na ten front, gdzie ewidentnie Amerykanie stawali w obronie narodu, kolejnego, można powiedzieć, zajmowanego przez bolszewików narodu. A opinię publiczną akurat, można powiedzieć, manipulowano przeciwko tej wojnie. I przesądziło jedno zdjęcie. Jedno zdjęcie znane na całym świecie, bo to w tysiącach, setkach tysięcy kopii poszło. Niesamowite zdjęcie. Biegnie nieduża dziewczynka, Wietnamka, oblana napalmem, płonąca. Nie? I tylko było podpisane, że to tak działają amerykańscy żołnierze. I to tak wstrząsnęło amerykańską opinią publiczną, że już się zaczął odwrót. Amerykanie tę wojnę przegrali, najbardziej ją przegrali Wietnamczycy. Po 25 latach autor tego zdjęcia przyznał się, że tak, to było zdjęcie prawdziwe. Tylko że napalmem oblali tę dziewczynkę komuniści wietnamscy. Ale Wietnam został komunistyczny, nie? Zginęło mnóstwo ludzi. I właśnie to jest działanie. Poprzez to powielanie czegoś, co tak zawładnie, można powiedzieć, dobrymi, można powiedzieć, motywacjami, wartościami w człowieku, wrażliwością i tak dalej, ale bez prawdy. Albo sprawą dokładnie odwróconą. I właśnie siłą obrazu jest tak zwana naoczność. Człowiek przez tysiące lat, jak coś zobaczył, to mówił na własne oczy. Nie? Ale popatrzcie teraz, jak się postrzega przez własne oczy, ewentualnie w okularach, a jak się postrzega na monitorze o wysokiej rozdzielczości. Co jest bardziej rzeczywiste? Ta wysoka rozdzielczość, jedna z lekarek w klinice psychiatrycznej, gdzie akurat się leczy ludzi uzależnionych od internetu, akurat miała taką panią, zresztą inżynier, informatyka, która weszła bardzo głęboko w uzależnienie od gier komputerowych. I kiedyś akurat spacer, jest jesień, piękne liście i podchodzi do tej pacjentki i mówi, niech pani zobaczy, pani tak siedziała w tym komputerze, jakie tu są kolory. Ona mówi, proszę pani. To wszystko jest nędza wobec naszych grafik. Rzeczywiście teraz mi niektórzy pokazują
ten stopień grafik teraz, zwykła trawa i te wszystkie szczegóły i tak dalej, to jest aż porażające. Jak wtedy można zachwycać się rzeczywistością, jeśli tam jest hiperrzeczywistość? I dlatego ci panowie i te panie w telewizji, w tej wysokiej rozdzielczości nas porażają. Ja to nawet, jak się czasem, bo ja nie oglądam od lat telewizji, ale jak trafię do znajomych, to wielkość tych łbów, to są bogowie, to jest panteon. Ja jestem taki mały. Ja nie mogę z nimi wejść w dialog, nie? Oni mówią bezczelnie, pogardliwie, są nadrealni, nie? I dlatego właśnie sposób wtedy pobudzania emocji jest taki łatwy. Bo człowiek mówi, tak, widzę na własne oczy. Tak było naprawdę. Przecież pokazywali w telewizji. I znów tak wezmę anegdotę troszkę o działaniu reklamy, bo to zupełnie osobny problem, ale Witold Gadowski kiedyś opowiadał. On, który naprawdę rozpracowuje te rzeczy i mówi, wiecie co, mówi, kiedyś się przyłapałem akurat, idę do łazienki, patrzę, że nie ma tego płynu do sedesu, wybiegam, kupuję, wracam. I akurat, no jak to facet, miałem pełny kosz. Patrzę, że ileś tam tych opakowań po tych płynach, wszystkie są tej samej firmy. Ja nie znałem tej firmy. W ciemno kupowałem akurat to. I mówi, to jest przekaz tak zwany peryferyjny. Mówi, ja nie oglądam telewizji, ale gdzieś w necie, gdzieś mówi w bocznych banerach. Było to. I ja szedłem, w ciemno kupowałem, ale mówi państwu, powiem poprzez działanie reklam. Mówi. W tej chwili, mówi, nasza prawa strona uprawia tak zwaną perswazję. Nie? Przekonuje, argumentuje, dowodzi i tak dalej. I proszę państwa, to w ogóle nie działa. To jest nie ten język, mówi. Mówi, dam dwa przykłady, że w Anglii konkurowały ze sobą trzy sieci komórkowe. Nie? Dwie już były znane, a więc z dużym przebiciem, a trzecia wchodziła dopiero na świeżo, zupełnie, o dwa. I mówi, tamte używały tej perswazyjnej, że mają tanie, że zasięg, no typowe, nie? A ci wyskoczyli z jakąś dziwną reklamą, nic nie mówili, tylko na ekranie pokazywali się takie ładne bąbelki, o dwa, o dwa, zakasowali tam. Dlaczego? Bo bąbelki były ładne. Tak działamy. To są inne kategorie. Dlatego ja tak mówię o tych zaawansowanych naukach, że my wielu motywacji, wielu wyborów sobie zupełnie nie uświadamiamy. Bo to jest pewna estetyka, pewne skojarzenia, dziecięce nawet można powiedzieć z tego okresu. I inna reklama. Renault chciało wejść na rynek angielski. Anglicy nie lubią Francuzów. A Renault akurat miał Renault Clio, taki dość dobry model i zastanawiał się, jak wejść. No i jedna reklama, druga, trzecia, nic nie działa na Angolii. I w końcu wyskoczyli z taką, że nikt tam niczego nie zachwala, tylko jest taki weranda dość luksusowego domku letniskowego. Na werandzie, na leżakach, starszy pan dystyngowany, jego córka dorosła. On zasypia, a ona tak patrzy, że tata zasypia, bierze kluczyki, wsiada do Renault Clio i jedzie na spotkanie z kochankiem. Tata jak zobaczył, że córka wyjechała, bierze kluczyki od Renault Clio i jedzie na spotkanie ze swoją. A że on szybciej tego dokonał, wraca, udaje, że nie ruszał się, spał. Nie? Nikt nie powiedział, że to jest jakaś marka Renault Clio, nie, tylko było widać. Od razu. Sprzedawalność o 60%. Mówię to tylko po to, że większość z nas śmieje się z reklam. Jakie głupie reklamy. Głupsze są najbardziej skuteczne, bo my się przy nich czujemy mądrzy. Właśnie jest cała strona, gdzie są świetne reklamy, naprawdę tak pomyślane, z takim pomysłem, z taką inwencją i one w ogóle nie były skuteczne. Dlatego właśnie w robienie spotu reklamowego jest zaangażowane kilkadziesiąt osób
o różnych bardzo specjalnościach. Ale ja się rozgaduję strasznie dobrze. Proszę Państwa, jeszcze w tym, że tym obrazie to ta dziecięca skłonność do małpowania. Przecież dziecko się nawet uczy mówić poprzez patrzenie na usta. Ktoś mądrze powiedział, że jak dziecko się rodzi, to dziecko zamyka uszy, a otwiera oczy na rodziców. I rzeczywiście my się mnóstwo uczymy poprzez patrzenie. I moda, hegemonia mody, monarchini moda działa właśnie poprzez to, że chcemy wyglądać. Nie być, nie że nosić coś racjonalnego, z praktycznego, nie. Chcemy wyglądać. I w tej chwili wizerunek polityka jest 80% jego skuteczności, nie? Wizerunek. I dlatego politycy padają, jak nie mają wizerunku. W 1996 roku prezydent Kaczyński świętej pamięci wygłosił orędzie. Ci, którzy widzieli, jak wygłasza, powiedzieli, że to było bardzo złe orędzie. Którzy je czytali albo słyszeli, powiedzieli, że to było bardzo dobre orędzie. Dlaczego było złe, zdaniem tych, którzy widzieli? Bo kamerzyści akurat tak ustawili pana prezydenta, że pan prezydent po prostu wziął sobie tak ręce przed kamerą. A kto weźmie tak ręce i nie ma palców pianisty, to ma 10 parówek. Tutaj. Jeśli ktoś patrzy i ma te paluchy przed sobą, to nie usłyszy dobrego orędzia. A jeszcze tak ustawiono kamerę, że prezydentowi z głowy dwa sztandary wyrastały. Wtedy jawił się jako głupi, niepoważny, gruby i tak dalej. To są takie kategorie. Właśnie tak działa obraz. I sięgam jeszcze właśnie do tego dźwięku. Ja już wspomniałem o tej wszechobecności muzyki. Być może, że i wy nie potraficie czytać, pracować, pisać, spać bez muzyki. I że niektórzy się tak uzależnili, że rzeczywiście nie potrafią. I są dzieci takie, które tak słuchają. Według najnowszych danych, i to poważnych danych, przeciętne dziecko teraz w kulturze zachodniej, również w Polsce, z mediami, różnymi mediami, również ze słuchawkami, spędza 8,5 godziny dziennie. Proszę zobaczyć, ile to jest czasu i co wtedy działa na dziecko. Smartfon, SMS-y, telewizor, komputer z grami i tak dalej. To jest nieustanne oddziaływanie. To dziecko może w rodzinie katolickiej pomodli się 3 minuty wieczorem. Może będzie godzinę tygodniowo na religii. Będzie na religii. Może trafi do kościoła, chociaż już ich nie widać. Jaka jest potworna dysproporcja. Ja już powiedziałem o kościele, ale rozmowę z ojcem, z kimś mądrym, z przyjacielem, posłuchanie przyrody, obejrzenie. Nie. To po prostu tego nie ma. I dlatego ta wszechobecność muzyki to jest nieustanny trans w różnych natężeniach. Bo słuchawki tworzą tak zwaną space head, nie? Właśnie poprzez tą stereofoniczność, że właściwie człowiek się utożsamia z tym, co słyszy. Dlatego wiele tych utworów to są komunikaty bezpośrednie, nie? To ja popełniam samobójstwo, to ja nienawidzę, to ja jestem podniecony, nie? Czyli utożsamianie się z tym przekazem. I ten rytm od lat 60. to jest rytm seksualny. On dlatego tak mocno na nas działał i działa, że on jest seksualny. Czyli on porusza stronę popędową w człowieku. Kiedyś nawet taki bardzo stary już był film, że wpadli na pomysł, żeby dyskoteka była atrakcyjna, to gdzieś tam na zapleczu parę akurat poproszono, żeby ze sobą kopulowała. Podłączono do ich serc czułe mikrofony i na bazie tych dźwięków disc jockey dogrywał resztę. Jaki był efekt? Świetnie się młodzież bawiła, ale po wyjściu większość z nich szukała miejsca, gdzie by mogli zrobić to samo, co tamta pani.
A więc to tak działa, dlatego ja się sam dziwiłem jako nastolatek, dlaczego ja tą muzykę tak uwielbiam, nie? Pamiętam, był taki utwór, Deep Purple, była taka grupa klasyczna już, i Dziecko w czasie. Piękny utwór, naprawdę piękny. Ale tam było takie apogeum krzyk, ale taki krzyk, ja sobie nie uświadomiłem wtedy, że to jest krzyk orgazmu. Nie? To był krzyk ekstazy seksualnej. Dlatego myśmy tak w to wszyscy szli, nawet ci, którzy nie mieli takich przeżyć, bo to tkwi w człowieku. I nadal hip-hop i tak dalej, to wszystko jest na techno, na bazie tej. Dlatego człowiek podniecony nie myśli. Człowiek podniecony wybiera tylko, można powiedzieć, w tej częstotliwości podniecenia. A jak jest nieustannie lekko stymulowany, to nawet tego nie zauważa u siebie. A więc wtedy reklamy z podtekstem erotycznym błyskawicznie trafiają, nie błyskawicznie. No bo jest cały czas na lekkim, można powiedzieć, haju. I tak właśnie działa, a poza tym ta muzyka usypia refleksję, usypia system obronny w człowieku, usypia, można powiedzieć, przekorę nawet, a nawet i bunt. A jeśli to stymuluje taki bunt, można powiedzieć, bardzo ukierunkowany. I wyklucza wolę. Właśnie mnie to przeraża, że teraz w psychologii jest hipertrofia uczuć, a atrofia woli i intelektu. Czyli namysłu, nie? Cały czas się mówi tylko o emocjach, nie? A wola nie istnieje, po prostu nie istnieje. I wtedy niesamowicie działają sugestie i hipnoza. W sensie dosłownym. Nie wiem, kto czytał Tomasza Manna w opowiadaniach Mario i Czarodziej. Takie niesamowite opowiadanie, napisane w 30 latach, już trochę na kanwie doświadczeń z Duce, czyli Mussolinim i Hitlerem. Ja nie będę tego opowiadał, tylko tak krótko, że jest taki prestidigator, nazywa się Cipolli, przyjeżdża, żeby pokazać pewne numery, ludzie się gromadzą, w czasy i tak dalej, i między innymi narrator idzie ze swoimi dziećmi, z żoną, i jest to brzydki człowiek, trochę garbaty, obleśny i tak dalej, ale wychodzi z biczem i z koniakiem i gardząc ewidentnie całą tą publicznością i pokazuje im, co z nimi może zrobić. A więc czyta im listy ukryte, nie? Jako jasnowidz odkrywa rzeczy, których oni nikomu by nie powiedzieli. Zaprasza młodzieńców na scenę i oni tańczą, dosłownie tańczą, jak on chce, w takim somnambulicznym trochę śnie. I w końcu zaprasza takiego, no, takiego kelnera lokaja, Mario, który jest zakochany w jakiejś tam dziewczynie. I on go wprawia w taki stan, że on widzi swoją dziewczynę. I tenże Cipolla każe siebie całować, a jest obleśny, brzydki, stary i tak dalej. I tamten go tak całuje, jakby całował swoją dziewczynę. I kiedy się budzi w końcu, jest przerażony, z obrzydzeniem do siebie. I na szczęście wyjmuje rewolwer i zabija tegoż. Nie? Mówię na szczęście, bo teraz już by tak nie zrobiono. Nie? I to jest ciekawe, że ten narrator, pisząc o tym, cały czas zwraca uwagę, że mieli poczucie z żoną, że dzieci nie powinny tego widzieć, a nie wstali i nie wyszli. Nikt stamtąd nie wyszedł. I tam nie było jakiejś nadzwyczajnej magii. Tak działa hipnoza. I dlatego właśnie przy muzyce, przy pewnym stopniu, można powiedzieć, wykluczenia woli, wyeliminowania kontroli umysłu, można działać hipnotycznie i większość reklam tak działa. I proszę Państwa, taka jest okupacja świadomości. Ja mówię okupacja w całym tego słowa znaczeniu. Zbiorowej świadomości i poszczególnych ludzi. I żebym tak, bo niektórzy powiedzą, a ta wasza kościółkowa nauka. Może ktoś słyszał filozofię Noam Chomsky, zdecydowanie niekościelny. I on opracował tak jakby w pozycji takiego demiurga trochę 10 sposobów
oszukiwania społeczeństwa przez media. Ja to kiedyś Michałowi przesłałem. Ja tylko wezmę kilka zdań z tego, żeby w całości nie przedłużyć. Pierwszy punkt. Odwrócić uwagę, czyli od tego, co rzeczywiste i istotne. Ostatnie zdanie w tym długim dość punkcie jest takie. Spraw, by społeczeństwo było zajęte, 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 bez czasu na myślenie, wciąż na roli, na równi ze zwierzętami. Zajęte. Z którego roku to? To jest 2006 chyba. Nie mam tutaj daty. Ale to jest książka Silent Weapons for Quiet War. No, a początki to chyba lata 70 są, tak mi się wydaje. Tak, ale wydane. Czas, kiedy on pisał. Aha, bo ja myślałem, że wydane to jest, nie? Bo ja akurat z takiego źródła mam, nie? I teraz dwa. Stwórz problemy, po czym zaproponuj rozwiązanie. I tutaj do powiedzenia, zaaranżuj krwawe ataki tak, aby społeczeństwo przyjęło zaostrzenie norm prawnych i przepisów za cenę własnej wolności. Krwawe ataki. No narzuca się coś, nie? Dalej, stopniuj zmiany. Akceptacja aż do nieakceptowalnego poziomu. Przesuwaj granice stopniowo, krok po kroku przez kolejne lata. No choćby sprawa dewiacji, nie? 4. Odwlekaj zmiany. Masy mają zawsze naiwną tendencję do zakładania, że wszystko będzie dobrze. Choćby. 5. Mów do społeczeństwa jak do małego dziecka. I tutaj przeczytam całe. Większość treści skierowanych do opinii publicznej wykorzystuje sposób wysławiania i argumentowania, czy wręcz tonu protekcjonalnego, jakiego używa się do przemawiającego do dzieci lub umysłowo chorych. Im bardziej usiłuje się zamglić obraz swojemu rozmówcy, tym chętniej sięga się po taki ton. Dlaczego? Jeśli będziesz mówić do osoby tak, jakby ona miała ona 12 lat, to wtedy z powodu sugestii osoba ta prawdopodobnie odpowie lub zareaguje bezkrytycznie, tak jakby rzeczywiście miała 12 lub mniej lat. 6. Skup się na emocjach, nie na refleksji. Wykorzystanie aspektu emocjonalnego to klasyczna technika mająca na celu obejście racjonalnej analizy i zdrowego rozsądku. 7. Utrzymuj społeczeństwo w ignorancji i przeciętności. Spraw, aby społeczeństwo było niezdolne do zrozumienia technik oraz metod kontroli zniewolenia. Edukacja oferowana niższym klasom musi być na tyle uboga i przeciętna, na ile to możliwe, aby przepaść ignorancji pomiędzy niższymi a wyższymi klasami była dla niższych klas niezrozumiała. 8. Utwierdź społeczeństwo w przekonaniu, że dobrze jest być przeciętnym, aby społeczeństwo uwierzyło, że to cool być głupim, wulgarnym, niewykształconym. I 10. Przez ostatnich 50 lat szybki postęp w nauce wygenerował rosnącą przepaść pomiędzy wiedzą dostępną szerokim masom, a tą zarezerwowaną dla wąskich elit. Dzięki biologii, neurobiologii i psychologii stosowanej system osiągnął zaawansowaną wiedzę na temat istnień ludzkich, zarówno fizyczną, jak i psychologiczną. Obecnie system zna lepiej jednostkę niż ona samą siebie. Oznacza to, że w większości przypadków ma on większą kontrolę nad jednostkami niż jednostki nad sobą. To jest takie podsumowanie tegoż. I właśnie działanie, ja to tak obrazowo nazywam, działanie na nas, tak się zaczyna od gorsetu, wszyscy wiedzą co jest, nie? Potem jest kaganiec, potem jest knebel, a potem jest pętla. Nie? I niedawno odkryłem taką serię takich satyr z Facebookiem. Dosłownie tak się to pokazuje też. Nie? I warto. I właśnie to jest to, co nazwałem na początku, to jest takie pierykowka dusz, przekuwanie dusz, pranie mózgu. I dlatego sięgnąłem do tego Sun Tzu i do geniuszu wschodniego, bo ludzie wschodu lepiej znają psychikę człowieka. Lepiej znają, można powiedzieć, całą tą, można powiedzieć, złożoność. Niesamowitą, można powiedzieć, jakby taką możliwość poprzez działania na emocje, na podświadomość. Nie? I dlatego właśnie
W Korei, kiedy były, kiedy dostali się tam jeńcy amerykańscy, to po roku, dwóch niewoli większość jeńców amerykańskich była zapiekłymi komunistami do śmierci. Po prostu tam uprawiano taki rodzaj nieustannego nagabywania, zapraszania do powtarzania właśnie tych sloganów. Do wejścia z nimi, można powiedzieć, w taką bliższą współpracę. I ci ludzie potem, jak przyjechali, byli nie do reedukowania. To było właśnie takie typowe pranie mózgu. Ze względu na to, że dawało się pewne premie, lepiej jedli, mniej się bali, mniej się biło i tak dalej. Typowy właśnie taki syndrom niewolniczy. Można byłoby jeszcze więcej, tylko że chciałbym zakończyć. Michał proponował coś, ale do tego potem wrócę. Dzisiaj ktoś inny zacytował Matrixa, ale on jest taki klasyczny, bachowscy mówili, że on się spełni za 20 lat. I ta scena z Morfeuszem i Neo jest bardzo istotna, zwłaszcza jeśli chodzi o to obronę przed tym. Ja ją przytoczę, pamiętacie pewnie, ale przytoczę, kiedy Morfeusz mówi do Neo: czy wierzysz w przeznaczenie? Neo: nie. Morfeusz: dlaczego nie? Neo: bo chcę stanowić o sobie. Morfeusz: dobrze wiem, o co ci chodzi. Wiesz, dlaczego tu jesteś? Bo wiesz o czymś. Nie umiesz tego wytłumaczyć, ale przeczuwasz to. Całe życie czułeś, że świat jest jakiś dziwny. To przeświadczenie tkwi jak drzazga w twoim mózgu i doprowadza cię do obłędu. Dlatego tu przyszedłeś. Wiesz, o czym mówię? Neo: o Matrixie. Morfeusz: chcesz wiedzieć, czym on jest? Matrix jest wszędzie wokół nas, nawet w tym pokoju. Widzisz go za oknem i w telewizji. Czujesz w pracy, w kościele i kiedy płacisz podatki. Matrix to sztuczny świat, który przesłania ci prawdę. Neo: jaką prawdę? Morfeusz: jesteś niewolnikiem. Jak wszyscy ludzie, urodziłeś się w więzieniu, którego nie możesz powąchać ani dotknąć, bo uwięziono twój umysł. Niestety nie mogę ci powiedzieć, czym jest Matrix. Musisz to zobaczyć. To decydująca chwila. Później nie będzie odwrotu. Weź niebieską pigułkę, a obudzisz się we własnym łóżku, jakby to był sen. Weź czerwoną, a dostaniesz się do krainy czarów i zwiedzisz króliczą norę. Pamiętaj, mogę dać ci tylko prawdę. I ty cytowałeś, ale to tak mówiliśmy w rozmowie. Pamiętacie, ta prawda boli. Że nagle Neo sobie odkrył, że tutaj jest podłączony, nie, wężem, który trzeba wyrwać. I potem cała ta, można powiedzieć, prawie jak taki eschatologiczny tunel, nie, ze wszystkimi takimi, a przede wszystkim wymioty. Przekonać się, że to wszystko, co dotychczas się brało za prawdę, siebie samego i tak dalej, to trzeba zwymiotować, że to jest ohydne. Nie? I takie pytanie właśnie, czy nam zależy na prawdzie? Czy gdyby teraz ktoś podszedł i te dwie pigułki, niebieska, będzie spokój, będzie fajnie, będzie pozytywne myślenie, a czerwona, będzie bolało, ale przejrzysz na ślepia, nie? Przejrzysz, odkryjesz, nie? Będziesz prawdziwy, nie? I Vittorio Messori w rozmowie z Janem Pawłem, kiedy zapytał, jaki Jan Paweł cytat z Ewangelii by teraz uznał za najważniejszy, to Jan Paweł powiedział: poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Właśnie w tym kontekście. Poznajcie prawdę, a prawdę. Bo wtedy dopiero człowiek się otrząśnie, wtedy stanie jako wolny, jako świadomy, jako odważny, jako ten, kim on jest. Nie ten, kogo z niego usiłowano zrobić. Czyli dziecko Boże, stworzone do wieczności, do geniuszu, do poznania. Nie? I tak krótko już teraz, właśnie co pomaga, jak gdyby, wyzwalać się z tego? No przede wszystkim to, co już mówiłem, odkrycie i przyjęcie, że jesteśmy zmanipulowani. Poznanie mechanizmów,
i demaskowanie ich nie u innych, ale w sobie. Bo rzeczywiście teraz można tak łatwo lemingi, nie? Ale to, no właśnie, Pan Jezus też mówił, że komara wyławiacie, nie? U kogoś, a belki we własnym nie widzicie. U siebie, taką autodiagnozę, nie? Dalej, sprzeciw indywidualny i wspólny. Najpierw to, że ja się nie godzę, że tak nie można, że to jest nieludzkie, że to jest nadużycie, że to jest zbrodnia w sumie, nie? Ale to nie to, że ja wykrzyczę, nie? Nie, trzeba się z tym podzielić i sprzeciw wspólny. Teraz ten citizen go, choćby tak, taka dygresja, nie? Okazuje się, że ileś tam 450, 750 tysięcy naszych głosów Rada Europy jednak, jednak powoduje, że tam się poważnie rozważa te nasze protesty. Nie? To nie jest już tak, że wszystko do kosza pójdzie. Choćby to. Ale drugi, żeby się poczuć z innymi, podobnie myślimy, podobnie się oburzamy, podobnie chcemy prawdy, że nie jesteśmy sami. Nie gdzieś tam, można powiedzieć, tak jak Neo siedział sam, można powiedzieć, przed kompem, tylko wyczuwał. Nie, my jesteśmy, my się porozumiewamy normalnym językiem. Patrzymy sobie w oczy, nie? Nie zapośredniczamy niczego. Następna sprawa, znów pokora wobec siebie, że jest się podatnym, że moja erotyka, moje dzieciństwo, moje uzależnienia, nie? Moje różne wielokrotnie popełniane słabości, one są, można powiedzieć, takie, jak to teraz mówi się o tej spowiedzi furtkowej, właśnie takimi dziurami, przez które jednak wnika ta toksyna, nie? Te możliwości. Jak się człowiek przyzna, to momentalnie, jakby tak jak się do grzechu przyzna, oddziela siebie od tego, od grzechu. Tu, jak sobie uświadamia, to słabość staje się siłą. Dalej, szukanie wiarygodnych źródeł. Kochani, ja jako młody człowiek nie miałem żadnego dostępu. Zresztą Państwo pamiętacie. Jakim? Wolna Europa. I to jeszcze wycie, gwizdy i tak dalej. Nie? W tej chwili Wy w internecie macie niesamowitą możliwość. Ileż wykładów, ileż całych sesji, ileż portali i tak dalej, gdzie rzeczywiście jak się raz wejdzie, to już można zauważać, że zaraz, oni mówili przedtem o czymś zupełnie innym, ale ilu ich tak samo mówi? I to trafia o wiele bardziej do logiki. Nawet do uczuć patriotycznych, do postaw religijnych, nie? Że nagle się odkrywa, że ci ludzie bardzo wykształceni, bardzo przekonywujący, są jednocześnie bardzo religijni i to zdrowo religijni. Bo narracja jest inna, że to są głupki, że to są wstecznicy, nie? Zacofani i tak dalej. A tu okazuje się, że nie, to jest super nowoczesny sposób bycia, myślenia i tak dalej. I proszę Państwa, przy memetyce, to też jest taka osobna rzecz, właśnie też teraz się mówi o memach internetowych, ale właśnie przy takiej tak zwanej epidemii mentalnej, nie? Że pewne rzeczy się tak rozpyla, że ludzie jakby zarażają się bezwiednie. Jednym z głównych sposobów obrony to jest tak, poczucie swojej tożsamości, czyli kim ja jestem, ale naprawdę kim, nie człowiekiem, albo tylko człowiekiem, nie? Nie, kim ja jestem z pochodzenia i z przeznaczenia, bo to jest moc. Bo jeśli ja mam być boczną linią małp człowiekokształtnych, to ja mogę iść w niedzielę z szympansem, chcę pogadać. Ale ja idę klęknąć przed transcendencją, nie? Wziąć Boga w siebie, to jestem nie byle kto. Nawet ze wszystkimi grzechami. Tożsamość. Z pochodzenia, z przeznaczenia, z wybrania przez Boga. Nie? To jest niesamowita rzecz. W niewolniku się zabija jego tożsamość. On nie jest sobą, nie wie skąd jest. Druga sprawa to stały system moralny, kościec etyczny. Ja mam zasady. I te zasady nagle odzywają się, kiedy ktoś usiłuje mnie zwieść, uwieść, odwieść i tak dalej.
nie? Bo one są głosem sumienia, nie? Nie, ja tak nie postąpię. Może wasza logika, no ona może być bardzo, można powiedzieć, przekonywująca, ale moje zasady są święte, bo one są od świętego świętych wzięte, nie? I to jest jedna z głównych mocy człowieka, to już nie powiem sił, mocy duchowych, moralnych, nie? I właśnie wierność temu. I tak jak jest takie rozróżnienie, człowiek zewnątrz sterowny i wewnątrz sterowny, to niewolnik jest zewnątrz sterowny. Urabia go, uwiedzie, poprowadzi, ogłupi, każdy z. Ale kto ma wewnątrz tą sterowność, właśnie to, co mówiłem, tożsamość, system moralny i więź z Bogiem, to jest właśnie człowiek, który sobą rządzi, nie? Nad sobą panuje, sobą stanowi. I tego się wszyscy boją. Ci w różny sposób zniewoleni i zniewalający, tego się boją. Tak jak Maksymilian był jedynym więźniem Auschwitz, który SS-manom patrzył w oczy. Nie wolno było. Dostawał kopniaka w krocze. Zwijał się, padał, podnosił się i patrzył w oczy. Wszyscy się tego bali. On był zniewolony z zewnątrz. Ale potem, kiedy trafił do komory celi głodowej, tam większość ludzi z tymi skręcającymi się wnętrznościami bluźniła, wyła i tak dalej, a on tam zaczął śpiewać psalmy i wszyscy więźniowie z nim śpiewali. Dlatego go dobito, bo się drżeli przed nim. Co on jeszcze tutaj zmaluje? A to był taki gruźlik, który w Nagasaki w 1936 roku się przewracał przy ołtarzu, nie mógł odprawić mszy świętej. Taki był słaby. A mocarz w Auschwitz, nie? Dlatego właśnie tego człowieka teraz brak. I takich obrazów, takich ludzi teraz brak. Stąd właśnie, ja mówiłem wtedy, ikonosfera i logosfera, bo mi ta sfera uciekła. Ucieczką od tej ikonosfery, tej takiej matrixowej trochę, jest właśnie logosfera. W rozmowy, w dyskusję, w dobrą lekturę i Słowo Boże. Bo to weryfikuje wszystko, stawia wszystko na swoim miejscu, nie? Człowiek, który medytuje nad Słowem Bożym, on jak popatrzy potem dookoła, to zupełnie innych przymiarów, innych kryteriów używa, nie? Stąd właśnie też i autorytety takie nie narzucone, nie medialne, nie przelotne, te odwieczne. I właśnie wtedy to są takie kamienie milowe, to są takie latarnie morskie. Nie? Stałe miejsce, stałe światło, stałe określenie punktów. I właśnie takie też, taka obrona własna, nawet według tego kryterium Sokratesa, już kończę, trzy sita. Może słyszeliście, jak to do Sokratesa wpada jego znajomek i mówi: słuchaj, Sokratesie, co ja ci powiem? A Sokrates mówi: milcz! Przesiej to przez trzy sita. Jakie sita? Pierwsze, czy to jest prawdziwe? No nie wiem, przed chwilą usłyszałem dopiero. Nie. Drugie, czy to jest dobre? Nie, wręcz odwrotnie, bo wiesz, ja... To trzecie, czy to jest konieczne, żebyśmy mówili, nie? Tamten mówi: no wiesz, może nie. I Sokrates mówi: jeśli to nie jest prawdziwe, jeśli to nie jest dobre, jeśli to nie jest konieczne, to po co chcesz mi tym zaśmiecać umysł? Takie trzy sita, właśnie, ustawić też, jak się słyszy, różne wypowiedzi, różne wiadomości, różne rewelacje, nie? Czy to jest prawdziwe? Bo skąd mamy wiedzę, czy to jest prawdziwe? Choćby nie wiem, jak to brzmiało. Czy to jest dobre? O to chodzi. I czy to jest konieczne, żebym ja to wiedział? Właśnie, co jest konieczne, co jest istotne? I to są takie pytania właśnie z logosfery pochodzące. Gdzie mówimy, gdzie rozmawiamy i gdzie myślimy. I wtedy zbroję mamy taką przynajmniej na ileś tam 10% przeciwko jednak silnej, bardzo silnej i bardzo takiej, można powiedzieć, diabolicznie wręcz zorganizowanej manipulacji. Przepraszam, że długo, ale chciałem coś powiedzieć.